To jest książka, która przywraca ekonomii status nauki społecznej. To jest też książka, która w nowoczesny sposób, nowy sposób przedstawia spór, który toczony jest w ekonomii od samego początku tej dyscypliny. Spór pomiędzy efektywnością i sprawiedliwością i sygnalizuje, jak można łączyć te rzeczy. Przede wszystkim przez podkreślanie znaczenia kapitału ludzkiego i kapitału kulturowego i na tych dwóch kapitałach. Przede wszystkim powinna skoncentrować się polityka państwa.